Cześć! Aluś I tato, siemanko, niezłe samochodzianko, restoranko. Dziś pokażemy wam, no, przyszła paczka z matchboxami, czyli z autkami, z takim zestawem. Resoraki tak zwane. Nie w tej paczce jest zestaw, który zwie się Matchbox Fire Rescue. Czyli jest to taka laweta, która transportuje sprzęt, można powiedzieć, medyczny, karetki do miejsc potrzebnych, gdzie na przykład, tak jak teraz jest sytuacja ta nieprzyjemna w Ukrainie i na przykład potrzebują karetek, potrzebują wozów strażackich, to takimi autami właśnie je się transportuje. Najpierw pokażemy wam wszystko, co jest, bo jeszcze są tu trzy rysoraki. Tak? I chcę wam coś powiedzieć, że na 1000 subskrypcji będzie u mnie coś fajnego. Tak, u Olusia na kanale. Nie, nie mów co. Dobrze, u Olusia na kanale, jak będzie 1000 subskrypcji, będzie coś fajnego, ale teraz skupiamy się na matchboxach. Najpierw rysoraczki. Pokażę wam coś, jak kiedyś za dawno, dawno temu, bo wszyscy zbierali rysoraki. To były jedne z lepszych zabawek. Sprawdzali, jakie mają rysory, jak skaczą. Pierwsze, ja będę wam pokazywał, Oluś będzie otwierał. Tutaj mamy Chevy K1500, taki samochodzik górski, można powiedzieć, terenowy, który ma naczepę, to otwieraj go. Ja otworzę takie miejskie auto Levi TX Taxi, czyli typowe auto dla taksówkarzy. Tak, Olusiu? Ale mów coś. Oluś niestety jeszcze trochę chory, ale lepiej się czujesz po tym antybiotyku, Olusiu? Tak. Tak? Tak, kochanie, zobacz, tu musisz, o właśnie. Nie, nie chcę zniszczyć, mi się jeden raz tak udało. No dobra, ale my jeszcze, jak pokażemy, pójdziemy na nasz dywanik, tam mamy ulicę i tak dalej, i tam nagramy chwilkę, jak się bawimy. I zobacz, kiedyś się sprawdzało tak, im bardziej podskakiwał, tym był lepszy. Nie wiem, czy teraz też tak robicie, zobaczcie, jakie rysory ma. Zobacz, przód jaki, tył ma gorszy, albo przez to, że jest cięższy, a widzisz, przód jak podskakuje. To jest i jeszcze, dzisiaj otworzysz, czy jutro? A może pojutrze? A, zanim to otworzysz, pamiętajcie, zostawcie łapki w górę, subskrypcję i dzwoneczek. A też dlaczego pokazujemy, bo to jest nowość, właśnie to dopiero teraz niedawno weszło do sklepów. Mam nadzieję, że wam się spodoba, bo nam się już podoba, prawda? Okej, okay, no otworzysz dzisiaj czy nie? No to będzie psucie, bo jedną taką paczkę. Dobrze, to próbuj dalej. Teraz miejski samochodzik. Ford Coupe. Ford Coupe 33 Dole. Uwaga, otwieram ja tego. Ale nie da się nie popsuć. Jak tu mam nie popsuć? To trzeba oderwać, to jest przyklejone, kochanie. Plastiku nie popsujesz, ale karteczki... Zobacz, jest taki. Ale w ogóle rysorów nie ma, zobaczcie. Bardzo mało skacze w porównaniu do tego, zobaczcie. Ten, 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 ten. Okej, okay. Mamy 1, 2, 3. Olusiu, bo naprawdę szkoda czasu. O, no i teraz porwał, chłopie. Dawaj, dawaj, rysoraki. Niezły, patrz. Olusiu, patrz, nie możesz rwać tam, gdzie jest plastik, tylko tam, gdzie jest papier, tak? Kochanie, proszę bardzo. O, wyskoczył, o ten czuję, że będzie miał dobre rysory, pokaż. Nie, musisz tak puścić. Ale, no nawet, nawet. Fajnie, ale zobacz, jest fajny, tego nie widziałem, zobaczcie. Nie wiem, czy będzie widać. Zobaczcie, on mu się koła, znaczy góra jak do skrętu, czyli się przekręca, ma takie rysory dość duże, tak jak jeździ po górkach i przeszkodach, to wtedy one pracują, tak? Dobra, mamy te trzy. Otwieramy teraz zestawik, tak, Olusiu? A powiedz coś dzisiaj, bo tak dzisiaj mało mówisz, kochanie. Powiedz coś. No to powiem wam taki mały żart. O, uwaga! Kto łowi maki? Kto łowi maki? Nie, kto łowi maki. Kto łowi maki? Makłowicz. Makłowicz! A Makłowicz lubi podróżować, pewnie jeździ różnymi autami. Zobaczymy teraz, co w tym zestawie mamy. I później idziemy się pobawić. Mam nadzieję, jest oczywiście instruction the competition motivation. Wszystko mamy opisane, że na górę, zobaczcie, że na górę można włożyć pełno autek i w środku też.
i one też jak się podniesie, to wyjeżdżają. Zaraz to sprawdzimy, czy będą wyjeżdżać. Mamy w zestawie jeszcze, poczekaj, dopiero. Tu jest zabezpieczenie. To ja chcę. No. A jak to się robi to? No musisz przekręcić. A, dobra. O. W tą stronę. Albo w tą, nie wiem. Tu się przekręciła, tu nie, czekaj. Tu otworzyliśmy. Może tu nie trzeba przykręcać. A nie wiem co tu trzeba, tu nie ma strzałki, tu patrzcie, tu są strzałeczki, gdzie jest otwarte, gdzie zamknięte. Zobaczymy czy tu już jest, nie? Jeszcze, może tu trzeba kręcić. Ale zostaw to. Ale co zostawić? Dobrze, zostawimy to, tak? To tło. Jest takie fajne. Tło, no ale przecież to nic z tym nie robię. Na razie musimy, mamy małe. Jest ten problem najwyżej. Przewiniemy. A, tu już otworzyłem. O, tu też. I tu też. Mamy już zrobione. Puść, kochanie. Nie tak. Nie da się. To, kochanie, jest plastik przyklejony, dziubciusiu. Czyli teraz dla tych, co produkują, róbcie tak, żeby nie niszczyć takiego fajnego tła, tak? Bo teraz nie ma jak, bo widzisz, jest to przyklejone. Tutaj nic dziurki nie zrobisz i tak to będzie miał dziurkę. Dobra, postaramy się jak najmniej. Mamy tak, dobra. Otworzyliśmy przyściucho, pokazujemy co w tym zestawie, a potem spróbujemy. A, jeszcze to do zabezpieczone jest, żeby się nie otwierało. No to weź to otwórz. Ja pokazuję co jest w zestawie. W zestawie mamy ugnie, co jest fajne, że możemy zrobić, że coś się pali. Na pewno to wykorzystamy w zabawie. Zabezpieczenia, żeby nie wjeżdżały, omijały inne ja samochodziki. Myślałem, że to się będzie rozkładać. To się. O, Luś, poczekaj, nie tak. To się rozkłada. To w sensie zjeżdża. Zaraz wszystko ci pokażę, tak? Poczekajcie, tu mam. Dobra, mamy to. Mamy też znak uwaga pożar, czyli informujący, że jest. Mamy oczywiście straż pożarną. A jakie ma rysowy? Dobre, dobre. I teraz tak. Możemy tu na tej takiej dużej lawecie, zobacz, ułożyć sobie. Ale kochanie, bo ja teraz układam. No wiesz co, Alty jest. Możemy sobie ułożyć. Mamy raz, dwa. Niekoniecznie trzeba nim przewozić, tylko strażackie. Zostaw to, kochanie. I teraz zobaczymy, czy faktycznie one się. Uwaga, podjechaliśmy z autkami i teraz uwaga, 3, 2, 1. Wow! Ale one wyjeżdżają, aż wam pokażę. I teraz tak samo na dole. Zobacz, możesz wszystkie rysoraki, jakie masz. Transport. No poczekaj, poczekaj. Tak, można też wyrzucić, oczywiście, ale. Nie wiem, czy będziecie widzieć, czekajcie. Widać, dobra. Teraz tu i teraz zobaczymy, czy z dołu też, nie, to jest góra. Bo można na górze i na dole transportować, a można być zamknięte, że jakieś specjalne pojazdy, żeby nikt w nocy, jak kierowca śpi, nie ukradł. Podjeżdżamy. Oj, gdzie? Jeszcze nie moment. Na wstecznym, tu mamy taką wajchę. Podnosimy i zobaczcie, poczekaj, uwaga. Podnosimy, a tu z dwóch stron, podnosimy i one wyjeżdżają. Wow, spadło. Dobra, mamy to, lecimy się bawić na dywanie. Chodźcie z nami, widzimy się za sekund 5. Jesteśmy teraz na dywaniku, naszym ulubionym do zabawy. Tu przed chwilą był karambol, zobaczcie, płoną autka. Tego jeszcze nie ma, bo dopiero jak straż przyjedzie, to zabezpieczy. Akurat w pobliżu jechał właśnie duża laweta ze sprzętem ratowniczym, czyli strażakami. Zobaczcie, jest tu wóz i okazało się, że ten kierowca jest też strażakiem i pełno tutaj ludzi u niego siedzi, chyba czwórka, więc wszyscy przesiadają się i rozładowują. Oluś, rozładowuj, nie, tak, 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 rozładowuj, zobacz, to zjedzie, no, tutaj dawaj, do góry, do góry. Rozładowują. Ejo, jadą, rozstawiamy. Uwaga, wypadek, gasimy. Co tutaj się dzieje? Proszę zabezpieczyć, żeby nikt nie wjechał. Ale tu na ulicy, żeby nie wjechały auta. Tu jest ulica. No właśnie, dobrze. Tutaj są pachołki, żeby nikt nie przechodził. I gasimy pożar, Oluś. Gaszę tu. Gaszę tu, informacja, że jest pożar. Oluś, podjedź i gaś teraz pożary. Zobaczymy, czy zgasisz.
Ja wiem co. Idę po wodę, zobaczymy. Trochę wody. Wody! Wody, idź poczekaj. Po wodę. Już idę. Ja będę gasić. Gaś. Zobaczymy, czy płomienie zgasną. Weź, Olusiu, włóż, nie to, wąż strażacki, czyli swojego palca. Twój palec będzie wężem strażackim. I teraz tak pstrykaj wodą, żeby gasił się pożar. No już, bo zalejesz nam dywan. Nie, tu już. Dobra, mamy zgaszone jeszcze to, bo mi się ręka pali. Okej, dobra, teraz musimy podjechać, Olusiu, podjedź i przestawiać i wyciągnąć ludzi z aut. Podjedź, ale nie, autkiem przestawiaj, dawaj, super, jedno nie, stoi. Tak. O tak, o, będziesz je transportował, dobra, to tutaj te zniszczone mogą wjeżdżać tu i je transportujemy szybko do mechaników i innych. I dawaj następny, podjeżdżaj. Super, Osko. O, pomyliłem się. Jedź po następnego. Jeszcze jeden. Tu jest. Ludzie są już uratowani. Nikomu na szczęście tak. Nic się nie stało. Nikomu dobra. Na szczęście nic się nie stało. Teraz uważaj. Czekaj, no, żeś go położył tak. Nie, musimy teraz go jedziemy z niektórymi ludźmi do szpitala. To ty jedziesz z tymi do szpitala, ci co są potrzebni, bo karetka jeszcze nie dojechała, bo to było gdzieś daleko tak. Na trasie, a ja jadę z tymi do mechaniora. O, ty jedziesz, dobra, to odbijaj do szpitala, a ja do mechanika, podjechałem, mechanik jest przed nami, uwaga. Teraz otwieramy. Panie mechaniku, zobacz pan, ile panu przywiozłem aut. Jeden już wyjechał i kolejne wyjechały i dojechały. Tak ta historia się skończyła. Podobało wam się? Tobie się podobało? Tak. Lubisz się bawić z tatą? A czy bardziej lubisz się bawić z Tobiaszkiem? Z tatą. I bardzo dobrze, to tyle, bo zjedzą nas motyle. Dziękuję Matchboxowi. Dziękuję, a nie dziękuję. Który z restauraków najbardziej ci się podoba? Mi laweta. No, laweta jest najfajniejsza, bo można wykorzystać do poprzednich restauraków, prawda? Wszystkich z firmy Mattel. A drugi ten. A drugi ten. Okej, okay. Dobra. Kończymy. Panie Komyszu, zapraszam na nas. Zostawcie łapki w górę. Subskrypcję. I dzwoneczek. Chodź Lucy, chodź. Chodź Lucia, zwam się. Uważaj, bo tu był pożar, żeby ci pięty nie popaliło. No to pa, hej!